Baby, will you believe in me? Cause as far as I can see, you are the only one for me. We can sit and watch the world go by. Cześć, z tej strony Adamek, zapraszam na kolejny, szósty odcinek z Farming Simulator 15 na moim kanale. No i drodzy widzowie, witam was w nowym 2015 roku. Ja już życzenie wam gdzieś tam złożyłem. Czekajcie, muszę sobie tylko te moje słuchawki poprawić. Okej. Okay. Ja już życzenie wam złożyłem. Linka jeszcze gdzieś wam tam podeślę. A co do tego roku, to niewątpliwie to będzie rok dla mnie bynajmniej próby na YouTubie, w której okaże się, czy dam radę was na tyle zainteresować swoją pasją, że będziecie mnie dalej oglądali i czy w ogóle ja dam radę to wszystko ogarnąć przede wszystkim czasowo. Ale mam taką głęboką nadzieję, że tak. I za rok o tym czasie będę mógł powiedzieć, że dam radę, że daliśmy radę. A dzisiaj gram samodzielnie. Wiem, że to was za bardzo nie cieszy, ale jak powiedziałem, pierwszym odcinku z tej serii. Takie odcinki też się pojawią, ponieważ ja ich potrzebuję. A tym bardziej, że mamy dzisiaj kilka spraw do obgadania, to stwierdziłem, że nawet samodzielność to dzisiaj konieczność. Także, żeby nie przedłużać już tutaj, bo czasu mamy niewiele, odcinek krótki, to ja już skakuję do mojego Deutscha. Gdzie to się skakiwało? Aha, tu. Aha, i właśnie jeszcze chciałem wam pokazać, jak się sprzedaje te wypożyczone maszyny. Tu musimy przejść do garażu. I w garażu po prostu musimy znaleźć. Jeśli byśmy na przykład mieli taką samą maszynę zakupioną i wypożyczoną, to one i tak powinny być osobno pokazane. Czyli za połowę ceny, jaką żeśmy to kupowali. I prawdopodobnie to będzie gdzieś na końcu. O, jest. I teraz sprzedaj. Okej. Okay. Dziękuję. I problem z głowy. Dobra. Aha, ja muszę do tego małego tam przeskoczyć. Dobra, to już idę. A, muszę zapiąć. Przełącz. Teraz. No. O, dal. Aha, właśnie, ja gram na padzie, dlatego tak troszeczkę, jak żeście pewnie zauważyli, mi to jest z początku nie idzie. Teraz tak lewy przycisk myszy, włącz. Aha, rozłóż. Mam monitor troszeczkę daleko i po prostu nie widzę. Aha, tu jest opuść. Okej. Okay. Tu jest złóż. Ja nie chcę składać. O, po prostu, że dobra, mamy. Jak mówiłem, gram na padzie od Xboxa. W sumie dzisiaj nic poza jeżdżeniem nie będziemy więcej robić, dlatego też myślałem sobie, że to będzie dobra okazja, aby przetestować to. Tylko co już zauważyłem, że to akurat jest wina pada mojego, że ja skręcam w lewo analogiem, to on mi tak troszeczkę zostaje i mi delikatnie skręca. No, ale myślę, że jakoś temu dam radę. Na początek chciałbym troszeczkę podsumować to, co się działo ostatnio w tej serii. A zaprosiłem kilku gości do wspólnej gry. Mi osobiście bardzo miło się z nimi spędzało czas. I z tego, co widziałem... No, zostań mi tam, gdzie jesteś. Z tego, co widziałem, wam też przypadli do gustu i te filmy były oglądane. Co mnie bardzo cieszy, dlatego też możecie się spodziewać kolejnych youtuberów na moim kanale. O, to sobie średnio radzi z tym. Okej, teraz weźmy tylko ze spokojem, z precyzją. To zawińmy to z powrotem. Wiecie co, zastanawiam się, czy nie przepiąć się do tego. No i czy on chyba jednak by mi tą pracę szybciej wykonywał. W sumie tak, połowę już mamy skończoną. No
18 na godzinę, no to nie jest szał pał, ale. No dobra, chyba zmienię tutaj tego traktora, bo jeszcze trochę tego zostało. Jakbym miał tylko raz przejechać, czy dwa, to bym to jeszcze odpuścił sobie, ale. Jednak tego siana tutaj troszeczkę jeszcze jest. Później musimy jeszcze jechać po prasę, także. A prasa jest na farmie, więc drogi jest. Okej, to ja sobie tutaj stanę i za chwilę będę wam dalej opowiadał. Co i jak? Chwileczka, chwileczka. Tu się odpinało? Tak. Dobra, ty sobie po prostu tu zostań. Tylko. O, dobra. Teraz nasz Deutsch. No, od razu czuć różnicę. Okej, czekajcie, muszę sobie oddalić. Właśnie taki problem trochę jest na tym padzie, że jak sobie oddalam kamerę, to mam przyciski góra, dół, prawo, lewo. Góra, dół to jest przybliżanie i oddalanie. Włącz. Góra, dół. Góra to jest przybliżanie, dół to jest oddalanie. No a lewo, prawo to jest przełączanie między maszynami i czasami pad mi po prostu wciśnie obydwa przyciski i zamiast się oddalić lub przybliżyć, to mi między maszynami przełączaj. To jest czasami takie troszeczkę irytujące. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Także jak mówiłem, możecie się spodziewać kolejnych youtuberów na moim kanale oraz ciekawych osobowości i możliwe, że też widzów. Czyli po prostu was. No i właśnie, powiedziałam widzów. To jest temat, o którym też muszę troszeczkę powiedzieć. Tylko to zaraz, jak już obrócę. Już, 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 tak. Okej. No też 8. Nie, jedzie szybciej. Nie, też 18, tylko. No lepiej po prostu się jedzie, no ale mniejsza o to. Jak mówię, widzów. Co ja chciałem powiedzieć? Prostując sobie sprawę, tak, abym ja i wy, żeście nie tracili niepotrzebnie czasu, to tak, takich typowych rozgrywek z widzami, czyli może się dostać każdy, takie wygłupy, no to na razie czegoś takiego nie planuję. Nie mówię też, że nigdy czegoś takiego nie będzie, tylko teraz nie, może kiedyś indziej. No po prostu nie mam czasu na to. Jedynie co, tu można ze mną zagrać właśnie tutaj w tej serii. Ale też mam kilka swoich warunków, które trzeba no spełnić, bo. No, jak mi to tutaj jedziesz? Tak, musi mi wybaczyć, dzisiaj koncentruję się na tym, bo na padzie dawno też się nie grało i to tak. Dzielność uwagi, czy tak nie jestem średnio, jest. Właśnie, mówiłem o tych widzach. Po prostu, jak chcecie ze mną zagrać, możecie oczywiście napisać tam, wszystkie warunki są w opisie. Tam szczegółowo napisałem co jak, ale przede wszystkim to trzeba przedstawić mi jakąś wartość, coś o czym będziemy gadać na odcinkach. No, jeśli ktoś mnie po prostu, ja bym chciał z tobą zagrać, no dobra, okej, ale o czym my będziemy na tym odcinku gadać, tak? Ja muszę mieć. Po prostu musisz przedstawić mi coś ciekawego, coś co inni też by chętnie usłyszeli. To może być obojętnie twoje zainteresowania, jakaś sytuacja życiowa. No obojętnie, coś co ci się przydarzyło, no, no to już jest bez tutaj jakiejś konkretnej. Może być to nawet niezwiązane z grą, to tutaj nie gra roli. Tylko coś ciekawego, coś co może widzów też zainteresować. I takich właśnie widzów będę przyjmował. Aha, i właśnie jeszcze jedna taka sprawa. Po ostatnim odcinku kilka osób się odezwało, żeby chciał zrobić też ze mną odcinek o rolnictwie. No ale jak ja już taki odcinek zrobiłem, to po co mogę właściwie robić drugi raz, tak? To trzeba też troszeczkę zrozumieć. Jak ja nie wiem, zrobiłem już odcinek o białych gwiazdach, to dlaczego mam
drugi raz zrobić o Białych Gwiazdach odcinek, to kompletnie też jest bez sensu i mija się z celem. Także jeśli widzieliście, że zrobiłem taki odcinek, no to nawet nie ma co pisać, no bo to odpowiedź już jest tutaj oczywista. A może bym dał radę nawet tutaj wszystko zebrać? No nie dam. Albo? Ja nie dam rady! Ja nie dam rady! No właśnie. Tak będę właśnie musiał jeszcze raz wrócić to i tak na jedno ściano wyjdzie. No i tak jak mówiłem właśnie. Jeśli chodzi o granie z tymi widzami, to tutaj macie sprawę tak przedstawioną, tam ja wszystko jeszcze dokładnie piszę w opisie. I tutaj trzeba po prostu coś fajnego przedstawić. Ok, my już tutaj zawracamy i już pędzę po praskę. Ok, panie. Tylko tak jak... Dobra, to zrobimy już tak, nie będziemy się wracać. Zbierzemy tą resztę do kupy. W kupie siła. Praskę pociągniemy i od razu to sobie sprasujemy. A w następnym odcinku... Co będziemy robić? No oczywiście, że to... właśnie, co w następnym odcinku? Mam plan te... niektóre tabele trawy zostawić. Na po prostu... trawę. A niektóre zawinąć w kiszonkę, aby też móc to dostarczyć naszym krówkom. Ponieważ już w nocy to tutaj mi nie dają spokoju, chociaż te siano, chociaż siano tą sobą im wrzuciłem ostatnio, no to można było jeszcze spać, ale no ale już powoli to nie daje rady. Dobra, wyłączamy. Składamy profesjonalnie. No i żeby od razu nie tracić pieniążków, to sobie to oddamy. Dokładnie, praca wykonana, dziękuję, do widzenia. I pędzimy po prasę. O czymś wam jeszcze chciałem opowiedzieć, tylko o czym to było znów? Kurczę, ostatnio o wszystkim zapominał, co chciałem powiedzieć. No, no cóż, no to czasami tak bywa. Aha, właśnie. Jak mówiłem od początku, co miesiąc chciałbym... Oj, oj, oj. Co miesiąc chciałbym tutaj... Oj, tutaj troszeczkę mi ciężko się tu jeździ. Wiecie co, jednak na tym padzie mi nie jest zbyt wygodnie. Ja zrobię małe cięcie, przeskoczę sobie na klawiaturę i do was wrócę. Okej, po małym cięciu już jesteśmy. No niestety, pad tutaj nie najlepiej się spisywał. Ten analog mi tam strasznie przeszkadzał. I cholernie ciężko się tutaj jeździło. A tym bardziej teraz, że tutaj będę prasował z prasą i będę musiał wszystko powoli klikać, to będzie mi to na pewno sprawiało dużo problemów. A tak jednak, stara dobra klawiatura, najlepsza. Okej, już bez opierdzielania się. Właśnie, ty już ją włączasz, a nie masz jej rozłożonej. Czekaj, czekaj, panie. Rozłóż. Aha, opuść. Rozłóż, opuść, okej. Ciekawe, co mi zbierze, czy siano, czy teraz właśnie... A nie, trawa, jest trawa. Miałem ponad połowę jeszcze siana mi tam ostatnio zostało. Dlatego się nad tym też zastanawiałem. Dobrze, że pamiętam, gdzie to, jak się przyciskało. Jest to... Jest siano, dobra. Wszyscy owiewa trawa. Czekajcie, muszę sobie tylko jeszcze troszeczkę tutaj dźwięk skry ściszyć. Okej.
teraz jest idealnie. No jak mówiłem o tych różnych youtuberach, o widzach, którzy będą się pojawiać. Tak ta sprawa wygląda. No i a jeśli macie jakieś propozycje, z kim bym miał zagrać? Z kim wam się najbardziej podobało? Może byście chcieli, żeby jeszcze raz nie zagrał? To oczywiście piszcie, ja to rozważę. I jeśli będzie dużo osób naprawdę chciało, no to nie mówię, że tak się nie stanie. To, że z tą osobą zagram. Także wszystko jest możliwe, wszystko. No i wracając do tego, co chciałem powiedzieć wcześniej. Jak mówiłem od początku istnienia mojego kanału, chciałem co miesiąc wprowadzić coś nowego. Także jeśli chodzi o styczeń. Oj, oj, oj. Dobra, to nie szkodzi. Chodzi o styczeń, to musicie niestety zaczekać do końca, do okolic końca miesiąca, do końca stycznia. Dlatego, że no nie dam rady. Czego ty mi tego nie zbierałeś? To wszystko kosztuje. No, no, co za hamidło. No. Kurczę, ale szybko tego zbiera. Co za wariat. Jak mówiłem. Oj, oj. Ponieważ na razie nie dam rady wrzucać 4 filmów tygodniowo. No po prostu mam teraz. Jest moneta! Złota moneta! Jest! Jeszcze tylko 98 monet. Tylko. No. Dobra, to już będzie fajny odcinek, bo jest moneta. Okej, okay, mam cię. Także jak mówiłem, na razie nie dam rady 4 filmów tego nie wrzucać, bo mam też inne zadania, inne ważne sprawy. Szkoła, rodzina i tak dalej, to zajmuje mi bardzo dużo czasu. A na razie wrzucam tylko 3 filmy tygodniowo, 3 serie, z których no nie mam w ogóle planu zrezygnować. Tutaj jest seria główna, wiadomo. Farmiga na pewno już was nie opuści. Pick-upowe wariacje też wam się bardzo spodobały. Chyba to jest seria naj. Seria ciesząca się najlepszą oglądalnością na moim kanale. Także z niej też nie zrezygnujemy. No, Battlefield to jest mój. I taki sentyment, dlatego też, no, no, musicie trochę poczekać. Nie macie wyboru. Ale za to będzie coś fajnego. Jeszcze właśnie muszę coś zrobić. Powoli zbliża się do tej magicznej liczby 1000 widzów. I wszyscy teraz będą mnie męczyć, co tu zrobić na 1000 widzów. To już nie jest teraz taka prosta sprawa. Ja już muszę nad tym powoli poważnie myśleć. Tak naprawdę spodziewałem się, że dopiero za rok będę musiał o tym myśleć, ale widzę, że tutaj bardzo miło widzowie mnie zaskoczyli. Także myśl, myśl. Okej, okay, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Kurczę, kto tam jest, wbiega po korytarzu i mi hałas to robi. Czekajcie, ja wiem, że wy macie dzisiaj dosyć tych cięć, ale jeszcze muszę zrobić, no bo tak być nie będzie. Tam tarariram, tam 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 tarariram, jadę sobie ciągnikiem i prasą prasuję. Tam tarariram. A no, witam was po tym krótkim cięciu. No, u was krótkim, u mnie to troszeczkę dłużej trwało. No i słuchajcie, co ja sobie ciekawego w tej mojej głowie wymyśliłem. A mianowicie, jak zrobiłem to cięcie, tam poszedłem sobie na hol tą moją rodzinkę uspokoić, aby mi tutaj dali 5 minut spokoju, by móc odcinek dokończyć. To tak sobie wracam i wracam. Siadam sobie przed tym kompem. No i tak patrzę. Kurczę, znów robić, znów jeździć, znów pracować i gadać.
No tak to być nie może, no nie. No i postanowiłem sobie dzisiaj zrobić takie małe, taką małą odmianę. I właśnie teraz to, co słyszycie i to, co widzicie na ekranie, jest nagrane osobno, ponieważ obraz nagrałem wcześniej, komentarz, który słyszycie teraz, jest troszeczkę później nagrany do obrazu. Ale to jest tylko od momentu cięcia, którego zrobiłem, nie cały film jest, tylko od momentu tego cięcia postanowiłem zrobić wam małą odmianę. I no, będę miał czas na gadanie. No, czy to jest dobra sprawa? Dla mnie na pewno tak, no bo będę mógł się skupić na gadaniu i rozgadywaniu, ale czy dla was? No to tego to ja już nie wiem. Czy będziecie chcieli słuchać tego mojego rozgadywania się? No ale trudno, musicie. Musicie, nie macie wyboru. Także o czym ja jeszcze chciałem powiedzieć, kilka słów. A właśnie, jeszcze ten mod wynajmowania maszyn dzisiaj troszeczkę pomęczę. Ponieważ jest taka mała, mała sprawa z nim. O co mi tutaj tak lusterka trochę. Właśnie próbowałem tutaj te lusterka troszeczkę przestawić. Prawy tutaj nie chciał się przestawić, ale lewy owszem. Nie wiem dlaczego. Też wcześniej miałem problemy z tym, żeby obydwa przestawić. No lewy bez problemu, ale prawe. No, no, no nie, nie poradzisz, no nie, nie można było tego zrobić, nie wiem czemu. No lewe może to było normalnie, a prawe to nie wiem, nie chciało. Przymarzło przy tym rudzie. Także jak mówiłem, mod wynajmowania maszyn. Jeszcze go troszeczkę pomęczę, ponieważ kilka osób się pytało, jak to dokładnie wygląda z tym wynajmowaniem. A jest z tym tam troszeczkę takiego bawienia się. Także czytając, teraz wam przeczytam to, co pisze w opisie tego modu. Reguły wynajęcia. Kaucja 1% wartości maszyny zwracania w czasie oddania maszyny. Dobowy wynajem 20% pierwotnej ceny zakupu maszyny. Gdy oddasz szybciej, zapłacisz mniej. No, to jest akurat oczywiste. Tłumacząc teraz wszystko na przysłowiowy chłopski rozum. Cena, za którą kupujemy przy wynajmowaniu, to jest 1% wartości maszyny. Czyli jak maszyna kosztuje 100 tysięcy, 1% no to jest 1000 i za 1000 wynajmujemy. Tyle musimy zapłacić. Za godzinę wynajmu to akurat nie jest 1%, bo 20% na 24 godziny, a 24 godziny to oczywiście jest doba. Dzieląc to, no to za godzinę wynajmowania tej maszyny wychodzi około 0,8%. Czyli, jeszcze raz tłumacząc wszystko. Jeżeli maszyna kosztuje 100 tysięcy, to 0,8% to jest z tego 800 euro, tak? To jest akurat waluta euro, więc tutaj też podam. Także około 800, 0,8% to jest cena na godzinę, także całkiem przyzwoita. Troszeczkę jest tutaj w tym takie zabawy, ale to jednak trzeba było tak zrobić, aby to było wszystko dobrze ze sobą współgrało. Także już widać, że mam ostatnią jazdę w tą stronę. Jeszcze z powrotem. I sprawa z tym będzie załatwiona. No, powiem wam, że ten komentarz po nagraniu, jest to wygodna sprawa. Ale czy to wam przypadnie do gustu? Dajcie mi znać, bo nawet jeśli by wam to przypadło do gustu, to mógłbym kiedyś zrobić taki cały odcinek z komentarzem po nagraniu. To jest też wiadomo dla mnie podwójna praca, ponieważ ja muszę tutaj poświęcić 20 minut na nagranie. Jeśli nagrywam komentarz razem z grą, tylko 20 minut, a tak muszę dwa razy więcej, żeby to sobie ponagrywać. No ale kiedyś można sporować z takim całym odcinkiem. No i cóż, kochani, to by było dzisiaj na tyle. Gadania było mnóstwo. I ja zapraszam was do następnych odcinków, już do następnych z gośćmi. To jeszcze zobaczymy. Coś tam w głowie już mam, ale to jeszcze wam nic nie zdradzę. O nic. Jeśli wam się odcinek podobał, nie zapomnijcie po sobie coś tam zostawić. Ja wam życzę już miłego dnia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Watch the world go by.